symulatory, produkcje, dzięki którym możemy wykonywać zawody marzeń, być kierowcą tira, mechanikiem samochodowym czy pilotem samolotu odrzutowego. Ale są też tytuły, które pozwalają nam spróbować życia innych ludzi, tak na przykład możemy zostać menelem czy niezbyt ogarniętym chirurgiem. Od czasu do czasu jednak poza tymi produkcjami powstaje symulator, który nawet największego fana tego gatunku wprawia w lekkie zakłopotanie, bo jak można przyjąć informację, że Steam pozwoli zagrać nam w symulator Jezusa? I będziemy rzucać kule ognia na grzeszników, walczyć ramię w ramię z zastępami archaniołów przeciwko plugawym potworom samych czeluści piekieł! Znaczy nie, przepraszam, lekko mnie poniosło. Ale tak, to nie jest żaden wiralowy żart. I Am Jesus Christ to prawdziwa gra, której debiut ma nastąpić w 2021 roku. No i cóż, chyba nie zdziwi was fakt, że za grę o Jezusie zabrało się polskie niezależne studio Simula M należące do firmy Playway. Tej samej, spod której rąk wyjdzie m.in. w pierwszym kwartale tego roku symulator Menela. I tutaj warto podkreślić, I Am Jesus Christ nie ma na celu obrażać żadnych poglądów ani uczuć religijnych. Ma być grą na serio. To też musieli podkreślić sami twórcy po wypuszczeniu do sieci pierwszego traileru ich produkcji w 2019. Sieć ogarnęło bowiem małe wzburzenie. Wiemy już w takim razie, że najnowszy symulator Jezusa, dalej brzmi to co najmniej dziwnie, nie będzie więc żadną karykaturą ani robieniem sobie z tego tematu żartów. Nasuwa się zatem pytanie, co będzie można robić w tej produkcji. I tutaj pojawia się problem, bowiem opis tego tytułu na Steam wygląda następująco. Jesteście gotowi na walkę z szatanem na pustyni, leczenie chorych oraz niesienie pomocy potrzebującym? Dokonajcie ponad 30 cudów, począwszy od nakarmienia 5000 głodujących i uzdrowieniu trędowatych, a skończywszy na przywróceniu wzroku niewidomym. Jestem ciekaw, czemu nie zostało wspomniane o cudzie w Kanie Galilejskiej. Nie zmienia to jednak faktu, że po ponad roku od pierwszej informacji o tej produkcji, nikt jeszcze nie pokazał, w jaki sposób będzie prowadzona rozgrywka. Czy będzie to odtwarzanie kolejnych scen z Nowego Testamentu, czy twórcy pokusili się o coś zupełnie innego? Wieść w internecie niesie, że gra ma nam zaoferować dwie otwarte lokacje do zwiedzania jako Jezus. Będzie to Jeruzalem oraz Galilea. I tutaj jestem ciekaw, czy twórcy, idąc śladem największych producentów, na przykład zamieszczą ciężko chorych na tych miastach i będziemy musieli ich odnaleźć, aby ich uleczyć. Domyślam się, że to brzmi dziwnie, ale wiecie, przecież to gra i coś w niej trzeba robić. O tym wszystkim mamy ponoć dowiedzieć się niebawem, to za sprawą Kickstartera. Na początku 2021 roku twórcy gry planują zrobić zbiórkę na produkcję. Pozwolić ma ona przede wszystkim na finansowe wsparcie twórców i umożliwienie im dalszej pracy nad grą. Tak jak już wspomniałem, gra pojawić ma się na Steam, a co za tym idzie, dostępna będzie tylko na blaszaki. Przyznam, że jestem ciekaw tego tytułu, patrząc po tym, że marketing tej produkcji robi się praktycznie sam, ze względu pewnie na tematykę, bo wyświetlenia materiałów wideo na portalach internetowych idą grubo w ponad miliony wyświetleń, tytuł zostanie zapewne sfinansowany. Mi nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć, abyście szykowali się na nadejście Jezusa na komputery osobiste w 2021 roku. Kicek, dzięki za uwagę i do usłyszenia.